Dziś z okazji Dnia Kobiet wszystkie panie w Komendzie Powiatowej w Sokółce zostały obdarowane kwiatami. Ze mną jest inspektor Krzysztof Mróz. Witam. Dzień dobry. Panie komendancie, jak dużo kobiet pracuje u nas w Komendzie? W Komendzie Powiatowej w Sokółce pracuje łącznie 47 pań, z czego 24 są policjantkami, a pozostałe to pracownice pionu logistycznego komendy. Czy praca w policji dla kobiety jest ciężka? Tak, jest to ciężka praca, szczególnie dla kobiet. Szczególnie dla kobiet, szczególnie dla tych, które pracują na ulicy, czyli w wydziałach patrolowym, w wydziale ruchu drogowego. Fizycznie ta praca jest ciężka. Mamy też policjantki, które pracują w wydziałach kryminalnych. Tam specyfika pracy jest inna, ale ona znowu jest ciężka ze względu na sytuacje, z którymi mają do czynienia te policjantki. Można powiedzieć, że ciężka psychicznie, z punktu widzenia psychicznego. Czy stereotyp, że kobiety jednak nie nadają się do munduru i ciężko się z nimi pracuje, nadal jest obecny wśród murów komendy? Nie, myślę, że ten stereotyp dawno minął i wszyscy doskonale wiemy, że w niektórych rolach policjantki sprawdzają się dużo lepiej niż mężczyźni. W wydziałach dochodzeniowo-śledczych kobiety są dużo bardziej wartościowymi pracownikami, są bardziej skrupulatne, szczegółowe. I gdybyśmy tak popatrzyli nie tylko na naszą komendę, a na inne jednostki w kraju, to w komórkach kryminalnych, szczególnie śledczych, większość policjantów to kobiety. Czy na przełomie lat jest większe zainteresowanie kobiet mundurem, czy jednak nie? Zdecydowanie większe. Ja pamiętam czasy, kiedy przyjmowałem się do policji, czyli w latach 90. Pań było bardzo niewiele. Wręcz stanowiska, które zajmowały, to były sekretariaty, wtedy były to stanowiska policyjne, natomiast generalnie wśród policjantów pracujących w wydziałach patrolowych, czy nawet i kryminalnych, kobiet nie było. Jak często kobiety awansują na wyższe stanowiska? Pytanie jest trudne, dlatego że tutaj w naszej jednostce nie ma kobiet, które zajmowałyby stanowiska dowódcze w tej chwili. Chociaż był taki moment, bo przecież moim zastępcą była swego czasu pani Ania Bajeńska, czyli zajmowała wysokie stanowisko. W Komendzie Wojewódzkiej, w Komendzie Miejskiej, gdzie stanowisk takowych jest bardzo dużo, pewien procent kobiety zajmują i stanowiska kierownicze pełnią. Czy jest pan zadowolony ze swoich funkcjonariuszek? Bardzo. Jestem bardzo zadowolony. Jestem zadowolony z wszystkich pań, które tutaj pracują. Są naprawdę świetni ludzie, świetne koleżanki i kapitalne pracownice. Jak to jest być kobietą policjantem? Jest to trudny zawód, wymagający od szczególnie kobiety niejednokrotnie wiele poświęcenia czasu, również tego prywatnego. Niejednokrotnie praca w policji kobiety wiąże się z tym, że musimy stawać przed różnymi trudnymi decyzjami, wyborami i sprostowaniu niejednokrotnie takich trudnych sytuacji, z którymi mamy do czynienia w związku z naszą pracą. Czy od zawsze chciała być pani policjantką? Nie od zawsze. Policjantką chciałam być po studiach. Doszłam do takiego wniosku, że może to być zawód, w którym się widzę. Jednakże w policji jestem od prawie 8 lat i mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że się realizuję w tym zawodzie. Czy idąc do komendy, zostając funkcjonariuszką, myślała pani, że to będzie praca taka jak z seriali kryminalnych? Na początku tak. Myślałam, że to może wyglądać tak jak załóżmy w serialach, które są teraz popularne w telewizji. Jednakże potem już z biegiem lat, kiedy pracowałam, troszeczkę inaczej to wygląda niż jest tak w rzeczywistości w telewizji pokazywane. Co spowodowało, że zdecydowała się pani na pracę w policji? Myślę, że takimi głównymi czynnikami było to, że przede wszystkim gdzieś w tamtym wyobrażeniu była to praca stabilna i pewna, tak? Na pewno gdzieś to z czasem się weryfikuje. Również taka odpowiedzialność, możliwość rozwoju w tej pracy jest na pewno takim czynnikiem motywującym do tego, żeby starać się o to, żeby tutaj pracować i służyć. Współpracuje pani z mężczyznami, z kolegami. Czy czuje się pani na przykład dyskryminowana w tej pracy? Uważana za słabszą, czy jednak nie ma takiego zjawiska? Za słabszą na pewno nie, ponieważ znam swoje możliwości, swój charakter i swoje też również podejście. Przede wszystkim szkoła jest tutaj takim przygotowaniem i weryfikowaniem tego,
czy ma się odpowiednio dużo tej siły. Gdzieś tam później doświadczenie sprawia również, że, które się nabywa z czasem, że jednak słabszym na pewno się nie jest. Jeżeli chodzi o dyskryminację, nie odczuwam tutaj czegoś takiego, ponieważ wynika to właśnie chyba też między innymi z siły tej charakteru. I jak kobiety w policji godzą życie rodzinne? Nie jest to łatwe, ale myślę, że właśnie to, że ma się taką rodzinę, w której, gdzie wiemy też, że nas wspiera, że nas motywuje, że nas cały czas buduje, jest bardzo istotną rolą w tym, bo same sobie na pewno byśmy nie dały rady, gdyby nie te wsparcie, tak? Także ta budująca rodzina również. Czy uważa Pani, że każda kobieta nadawałaby się na policjantkę? Uważam, że trzeba być osobą silną, odważną. Jest to praca, która wymaga od nas wielu poświęceń, też dużej odwagi, dużej samodyscypliny. Myślę, że każda kobieta nadaje się, jeżeli jest silna psychicznie, a zarazem osobą wrażliwą i czułą na czyjąś krzywdę. Możemy pomagać ofiarom przemocy, osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Także praca przynosi dużo satysfakcji. Każdy dzień w pracy jest inny, dlatego też idąc do pracy nie możemy się niczego spodziewać, ponieważ nie wiemy, co nas czeka danego dnia, dlatego też tej pracy nie da się nudzić i można się cieszyć każdym dniem.